Jędrzejek. Witajcie pięknie. Gawenda Klimowo-Skała. Własne autorstwo. Chciałbym w ogóle powiedzieć o zwyczaju wypraw na Klimową Skałę w Żałnicy, o którym już prawie Syczka zawocili. Mają was to mili, posłuchajcie, a było to tak. Na Klimową Skałę szło się w połówce prostu. Było to w Tyncos, kiedy Zurkowski wozył się ze Spyrkowskim. Zurkowski to był ten chudy, bo wielki post łoznacał skromni se jodło. Gaździny parzyły gorki, obracały do góry dnym. A Spyrkowski to już co świąt i kapkę lepsze jodło. Coś i głodkości, co broda masno była. W tym cos, sło się wymieniaj, wszystko co stare na nowe. Prowoderem tego był mój ujek. Dziecyska z pół wsi już po Matce Boskiej Gromnicnej przychodziły się zapisać. Gdzie już nadszedł ten cos, była zbiórka przed wikołą chałupą na uwozie, gdy kierus się na polu sarzał. Nasą pierw sprawdzeni obecności i po maluczku brali się ku górze. Kiedy wychodzili ze skotni, Syczka głosy mówi i pociesz. Kawałek sły się na kolanach, trzeba było umazować na tornie i więksi se kamienie. Dziecyska wypakowani, kozdyń już brzmiącko kielajno mógł unieść. Jedni zabawki, insi ubrania, a nie rozite z buty. Nie było im lekko iść po tych werpetach i manowcach z takim ciężorem, jakoby dzikta na plecach. No ale była bieda i chcieli dużo wymienić. A ujek godali, że na wierchu Gronicka w kapoli się setne ognisko, tam będzie wymiana. A im bliżej byli, tym głośniej się modlili, co by Pan Jezus dopomógł im ta wyjść i co by Syczka dobre posło. Kiedy już ta dochodzili, na polu była już ćma. Łogiej się dopolował. Naraz za krody wychodzi co by śmierć. Załowiała z pochodniami, a z jajca łaca cliwota brała. Dziecyska jak to uwidziały, co niesły godą wam to potraciły. Nikt nie patrzył sukanio i no uciekanio. A na drugi dzień ślika, który do gronia sukaj co potracili, a jestem się z tego godziło. A pewnie jeszcze są ciekawi, skąd ja to Syczko wiem. Ostatni raz szli na Klimową Skałę. Będzie tego ze 30 roków temu, a może i więcej. W tym cos, to jest co moi ojcowie, poparcie się tam z tyłu siedzą, brali w tym udział. A moja mama to od maluczka na Klimową Skałę chodzowała. No bo ten prowodyr to był i potek. I jakoby to wyglądało, ze pół wsi obcych dziecysków, a krześniocki by nie wziął. Mama miała parę roków, jak pierwszy rosła na Klimową Skałę. Nie wiedziała, co to się ta robi. Syczko wreszcie uciekło jak stado łowiece, kiedy idzie wilk. No ale ujek trzymał ją wdyz mocno za rękę i no do boku się brali, co by nie z tą bandą. Łopowiem wam jeszcze taką łopowiastkę do tej Klimowej. Chłop jest już łozyniony, no ale kiela razy ujka Staśka spotko, to wspomino, jakoby był się zabił przy głupocie. Miał on kupę rodzeństwa starszego, a polnik takiego wyhukanego konia na kozidłach. Dzisiaj to by po pańsku powiedział konik na biegunach. No i chciał go biedor wymienić na nowego, bo kozidła miał tak łosklekotane, a ze trzoski się z niego suły. Niósł go na plecach, a kiedy trzeba było uciekaj, nie dość ze ciężką miał, to musiał wartko lecieć, co by go nie rozdeptali, bo maluczki był. Łozwiedziony polnął do goja, pół ogłuszony wstął, no ale bez konia przyszedł do chałupy. Rano musiał go iść sukaj, a jeszcze przy tym łety od ojca dostał. No i tak wam jeszcze na ostatek powiem, że chciałby kto chociaż raz w życiu przeżyć. I go do wujkowi, że ja to bym mógł zorganizować taką wyprawę na Klimową Skałę. Poślimy my, powymienialiby my wszystko co stare na nowe. A on mi go do tak. Ej, chłopce, dzisiaj to by cię za to zamknął. Bóg zapłaci.